Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dawno nie nagrywałam dla Was odcinka i widzę, że spieprzyłam sobie już jedną rzecz. Chyba, albo i nie. Chyba jednak nie. Dobra, bo trochę zmieniałam sobie ustawienie. Jeżeli chodzi o bicie lewo-prawo i tak dalej, żebyśmy to mieli. Moi drodzy, myślę, że dobrym pomysłem będzie zacząć eksplorację od faktycznie przełęczy, żebyśmy tutaj nie robili cudów na kiju. Widzę, że te bestie mają problem ze sobą. Więc tak sobie właśnie zrobimy. Teleport do przełęczy. No i tak już mieliśmy do przełęczy, ale będziemy mieć najwyżej drugi. No, powiem tak, nie będziemy się spieszyć za nadto. Poprosiliście mnie, żebyśmy się nie spieszyli, więc nie będziemy tego robić. Tam coś jest. Na górze. Zobaczmy. Prawo, lewo, prawo. Chyba standardowy zamek, tak mi się wydaje. Przynajmniej tam na górę można wejść. Chociaż ja zauważam, że mam trochę coś spieprzone ze skakaniem. Sami zresztą chyba widzicie, że coś tu jest nie ten teges. Tu są ścierwojadki zwykłe. W sumie nie pamiętam już, czy da się w zwykłym Gothicu 2 tu wejść. Ale chyba się da, wiecie, bo... Tak mi się coś wydaje, że się da. Znaczy dla mnie to jest absurdalne. Powiem wam, że ja w ogóle też używam W, dlatego że mi się kamera blokuje, jak jest dużo przeciwników i używam lewo-prawo. Dlatego właśnie tego nie robię jednak. Nie no, uważam, że twórcy przesadzili, jeżeli chodzi o to, że na takim etapie ścierwojady stanowią problem, bo mają podboostowane bardzo życie, tak samo szczury. Nie wiem, po jaką cholerę takie coś w ogóle zrobili. Wiecie, jak tych elitarnych wojowników Beliara rozumiem, to takiej grupki ścierwojadów nie mogę zdzierżyć. Zżarły mi 1000 HP, bo mi się nudziło i no. W sumie nie wiem nawet po cholerę, żeśmy tu przyszli. Nawet nie ma żadnej ciekawej rośliny. Trudno, tak też bywa. Dobra, możemy się podleczyć tymi w sumie miksturami. No i tak, będziemy eksplorować górniczą dolinę od samego tak naprawdę wejścia. Myślę, że to będzie całkiem mądre. O Boże, jakiś kamień blokujący. Czy wiecie, mądre, nie mądre, fajnie będzie zobaczyć to miejsce, a nie raszować gierkę, tak jak ktoś to ujął. I w sumie racja, przecież nigdzie nam się nie spieszy. Tutaj, moi drodzy, mamy wejście do tej kopalni, gdzie były skrzynie z rudą w trzecim rozdziale, no i możemy sobie otworzyć przejście od drugiej strony. Niestety przez kopalnię samą w sobie się przejść nie dało, bo tu było zablokowane przez kołowrót, ale już mamy to odblokowane. Więc na luziku. Słyszałam, jak ścierwojad umarł. Tak. Dobrze. Przejdziemy się do miejsca, gdzie jest oczywiście... Okej. Ty nie bijesz tak, jak myślałam, że będziesz bił. Dobra, nie musimy tego zbierać tak naprawdę przecież. Dobra, z tymi orkami to tam nie jest problem. Chociaż nie powiem, bardzo dużo mi zabrał, nie uważacie? Ach, bo ja zapomniałam sobie zbroi zmienić znowu. Dobra, teraz już będzie trochę lepiej. Co mi nie mówicie? Nie, no dobra. Rozumiem, dlaczego mi nie mówicie, bo i tak bym tego nie dosłyszała. Moi drodzy, jestem po paru już egzaminach, a konkretnie po jednym i po paru zaliczeniach i w sumie już teraz pomalutku do przodu będę brnąć. Wydaje mi się, że wszystko zdane, ale nie wiem, bo było z tym różnie.
Okej, znowu nam się broń zbugowała. Strasznie nie lubię. No, ogólnie nie lubię tego, że zdarza się mi zacinać gierka, jak bijemy coś. I to jest bardzo niefajne. Pełna sakwa. Możliwe, że nam się to przyda. Także będziemy takie rzeczy trzymać, nie będziemy ich otwierać. Po co ja zbieram te rośliny? Powiedzcie mi. Gdyby tu jeszcze chociaż był jakiś szczaw królewski. Znaczy wiem, nie dowiem się, jak nie sprawdzę. Więc w sumie dobrze, że to sprawdzam. Ale czasami jest to dosyć problematyczne. Ostatnio biegliśmy tutaj oczywiście na przyspieszeniu, bo taka była wola poradnika i wolałam się tutaj akurat tej woli trzymać. No i tak, tędy wyszliśmy. Myślę, że możemy wejść i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Bo ja nie pamiętam niestety, jak dużo było tu orków. O Boże, tu byli poszukiwacze. Już pamiętam, dlaczego tutaj nie wchodziłam. Jednak. Znaczy, chyba jakbyśmy rzucili falę mrozu, to mogłoby być całkiem dobrze. Więc zróbmy wczyt. I zobaczymy. Dobra. Fale mrozu. Polecimy, bo ogólnie deszcz ognia się nie sprawdza. Więc nie ma sensu go używać. Szczególnie, że mam tylko jeden. Ale mamy lodowych fal dosyć dużo. To sobie zdejmijmy ten deszcz i dajmy falę. Lodowa fala powinna się przyjąć dobrze po przejściu. Schowa mi ją, czy nie schowa mi po przejściu? Schowa mi. Wiecie, dla mnie tam... Podobno lodowa fala jest tutaj bardzo OP. I chyba powiem wam, że coś w tym jest, bo dała radę sobie całkiem przyzwoicie. Przemiana w lwa. Okej, mieliśmy też questa w Ugarze z tym związanego. Tu już nie mieliśmy żadnych orków, prawda? Nie mieliśmy. Wiecie co? Ja muszę sobie ten mój mikrofon trochę chyba jednak przesunąć. Prościej by mi było... O matko, wyłącz to przyspieszenie. Prościej by mi było jednak grać bez myszki, bo sobie dałam... Chyba jednak to zmienię. W tym sterowaniu, bo będzie mi ciężko. Skręt w lewo... Dajmy sobie strzałkę. A w przypadku ataku damy sobie A i damy sobie D. I teraz powinno mi być lepiej, bo jak będę miała to pod strzałkami, które są daleko ode mnie, to nie będzie miło. Już nam minęło 10 minut odcinka. Kurde, cieszę się, że wróciłam do nagrywania takiego, wiecie, regularnego. I w sumie, że zaczęliśmy od tej właśnie przełęczy. Tepnijmy się jeszcze raz na przełęcz, bo tutaj już żeśmy zbadali ten teren, więc nie ma co tego powtarzać. Możemy teraz sobie swobodnie zejść tędy i iść w dół. Wiecie, ja i tak będę używać przyspieszenia, bo ono bardzo dużo daje. Więc, no wiecie, jak to jest? No i zobaczymy. Wiecie, ja też chciałam zająć się tymi smokami tak od razu, w sensie je znaleźć, dlatego, żeby zrobić to według jakby questa, którego mam. Kurde, dałam się niepotrzebnie ugryźć. Drugi raz chyba dostałam jakimś cudem. Miecz Paladyna. Tu jakieś pierdółki, no
Wypadałoby się jednak rozglądać, bo może być tak, że gdzieś będą jednak jakieś stałe rośliny na przykład. No jak się nie będziemy rozglądać, no to na pewno ich nie znajdziemy, no proste. A jak tam topielec? Topielce są takie wytrzymałe. Problem jest taki... O, widzę, że moja postać chce sobie kucać. O, teraz się udało. Tylko, że moja postać niepotrzebnie chyba wstaje podczas strzelania. Jest coś zbugowane z animacją, niestety. Wiecie co, zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zadania. Nie o mapę, bo ja nie mam mapy. Zobaczmy. Tą grę muszę sobie w ogóle zrobić poza odcinkiem, na razie mi się nie chciało. Atak z zaświatów, to na razie w sumie nie oddałam tego, bo nie wiem, do kogo mam się zgłosić, dlatego że Bruno nie chciał o tym słuchać. Mimo zamknięcia portalu. Albrecht. Gdzieś za palisadą. Ruiny klasztoru. To jesteśmy tutaj niedaleko. Kaczma w górniczej dolinie. Gra w kości z patem. No w sumie powiem wam, że trzeba będzie tak chyba po prostu sobie pomalutku pochodzić po całej górniczej dolinie i się okaże po drodze tak naprawdę, gdzie będziemy chodzić. Na pewno na razie nie będziemy ruszać sobie orków. O Boże. Czemu mi nie działa lewo, prawo? Ach, wiem, dlaczego mi nie działa, bo źle zrobiłam. Matko Bosko. To było dobrze, skręt. A i D. A w przypadku klawiszy miało być Q i miało być E. Działa mi Q i E? Chyba już działa wszystko, mam nadzieję. Dobrze, w sumie moglibyśmy w okolicach starej kopalni się rozejrzeć, bo tutaj też w sumie trochę żeśmy chodzili, więc może warto by było od tego miejsca zacząć. Co ja robię? Czego pod D mam? Nie zmieniłam tego na E przypadkiem? Co ja zrobiłam z tym sterowaniem znowu? Krok w lewo, skręt w lewo i w prawo. A i D. A tutaj więcej klawiszy. A tak z lewej. To weźmy sobie I i weźmy sobie K. To są takie przyciski. O, i teraz będzie dobrze. Jezu, ile problemów, nie? Rogi smoczego zębacza już nie będą nam potrzebne raczej, więc nie będziemy tego zbierać. Widzę, że ich jest tutaj od cholery. Ciekawe, czy jest mikstura siły w tym miejscu, gdzie zawsze. W sumie też nie chcę się ich pojedynczo... O, wszystkie cztery się rzuciły. Najwyżej mnie zeżrą. No, jak jeden będzie z tyłu za mną, to mnie zeżrą. Ja używam W, dlatego że po prostu jest tak wygodniej. Niestety. Taką mam gierkę głupią, że muszę tak robić. Tak, tu jest to miejsce z tymi smoczymi zębaczami. Ja tu idę, bo tu są eliksiry. Tu jest zębaczy bardzo dużo, ale to nie jest problem. Nawet jakby się na mnie rzuciło tych sześć, to chyba nic mi się nie stanie za bardzo. Zresztą tamte nie mają ochoty mnie na razie atakować. Zresztą wiecie, im jakby wtedy korzystniej się wykorzysta tą pełnię życia. Nawet, bo po prostu od razu machniemy i nie będzie marnotrawstwa punktów HP. No, wracając jeszcze do moich studiów ogólnie, to chciałabym już odpocząć. Jeszcze mam potem praktykę we wakacje, ale to już będzie taka raczej formalność. Kurde, czy tu nie powinna być miksturka siły? Czy to było wyżej jeszcze?
Ej, to miejsce nie było zablokowane w przypadku Gotika 2 normalnego? Było, myśmy nie mogli się dostać tam, gdzie był troll, prawda? Co ty robisz, goblinie? Znaczy nie, no fajnie, że część jest odblokowana. Co tam jest? To troll jest jakiś. Chyba czarny. Czy zwykły? Tak jest, czarny troll. Może być. Spoko w sumie. Jest kołowrót, ale on mi chyba za dużo już nie pomoże w życiu. Znaczy zawsze możemy sprawdzić, czyś czarny trolu. O Boże, ale spieprzyłam se sprawę, opcję. O Boże, kochany, krok w lewo. Krok w prawo, a... Ała. No i teraz se żyj. Na szczęście mam taktykę na trolla. Naprawdę, to sterowanie może człowieka wykończyć. Tyle wam powiem. Czy użycie tego kołowrotu coś da? Nie wydaje mi się. No nie, bo tu się zawaliło, więc tu nie ma co się otworzyć. Ale w ogóle podziwiam, że można tu wejść. To jest w ogóle fajne moim zdaniem. Pytanie, co tu jest, bo widziałam też jakichś przeciwników. Nie wiem, czy bandyci? Czy co? A, orkowie. To fajnie w sumie. Nie spodziewałam się tego. No, nic, sprawdzamy, patrzymy. No, chyba pogięło kogoś. Wyłącz to przyspieszenie. Jak na mój gust, to kogoś pogięło. Nie przeżyję tego, no przecież jak ja mam pokonać... No nie, chociaż jakbyśmy mieli full HP. Nie, chcę zobaczyć, czy tam jest jeszcze... Ta gra jest chora. Dlaczego to jest sam pułkownik i... Nie mam pojęcia, co się tu dzieje. Ale poczekam, aż wszyscy tu przyjdą. Dobra, save'ik. Spróbujemy najwyżej... Rzucaj to. Ja pierdzielę, dosięgnij typa. Nie! Kurna mać, no to był najlepszy plan ever, a nie wypalił. Jak rzucę tu... No właśnie, nie mogę tego użyć. Mogę tego użyć. Dobra, chuj, najwyżej użyjemy drugi raz potem. Gin już. Bo
Ważne, żeby się pozbyć większości. Może z dwoma sobie poradzę, nie? Dobra. Udało się, ale kto to wymyślił? Co to jest w ogóle? Halo? Tu się nie da wejść. W ogóle... Ja nie wiem, ta gra mnie zaczyna coraz bardziej zadziwiać. Ja w ogóle nie wiem, po co ja tu przyszłam. Ja sobie tak przyszłam tu dla jajec, zobaczyć, co się tu w ogóle dzieje. A tu pięć szamanów z tchnieniem śmierci i pułkownik orków. Ja chyba czegoś nie rozumiem. I nie ma mojej mikstury siły, bezimienny mi zarąbał. Bo tu była. Na pewno, przecież mi się nie uroiło chyba. Zobaczymy, co w starej kopalni słychać. Nie wiem, czy warga, czy ciebie. Tutaj coś mamy. Jest jakiś pierścionek żelaznej skóry i trochę pierdół. Ciekawe bardzo. Nie wiem, czy iść bardziej ścieżką, czy mniej. W sumie nie ma dużo przeciwników tutaj. Z tego, co mi się wydaje. Dobra, leżysz. Tu są kolejni. A gdybyśmy tak... wyciągnęli moją spluwę. Nie opłacało się to kompletnie. Ach. Dramat. Tutaj jest dużo jakichś ciekawszych rzeczy. Pięść wichru, trochę bełtów. Jest posążek Beliara. Orkowie widzę, że przejęli sobie kopalnię. No dobrze. Ja pierdzielę, jeszcze będziesz strzelał do mnie. Szaman. Jeszcze ta krwiopijca. Szamani są najgorsi. No panowie, zapraszam. Okej, jest elita, jest szaman. Jest dwóch idiotów, którzy nie potrafią podejść. Co jest z tym jednym orkiem? Ile on mi zadaje z tych bełtów? To jest jakiś żart. Dzięki, że poczekałeś, zanim mi dałeś kosę w plecy. Ja pierdzielę, o co chodzi w tej grze? Szaman najpierw. Dobra, udało się. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale ten poziom trudności jest zbyt wysoki jak na mój gust. Dobrze, jesteśmy w kopalni. Zobaczmy, co się tutaj odwala. Czy w ogóle cokolwiek. Pewnie połowa ludzi nie żyje. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej. Jest posążek Innosa. Nie wiem, czy po coś mi będzie potrzebny. Tu jakieś pierdółki. Tego nie będziemy kopać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Mogę się nie zacinać. No i tak wygląda na to, że faktycznie kopalnia się nam zawaliła.
bo tutaj... Ty, nie zawaliła się chyba. Nie, no tu można wejść normalnie. Orkowie tutaj będą pewnie. No, stoją już. Kuszę sobie schowaj w tyłek, może najlepiej. A ty sobie też strzelaj może w tyłek. Ja pierdziel... No kurde, żartujecie se chyba. Oni idą za mną, nie? Nie, tak. Nie wiem, coś się dziwnego tutaj dzieje. Dobra, sam się wylecz. Mamy wpis a propos kopalni. Stara kopalnia całkowicie się zawaliła. Nie można w niej wznowić pracy. No zawaliło się przejście. Chociaż ja bym tam chrząszczykiem wlazła. No ale ludzie raczej by nie chcieli wchodzić i wychodzić chrząszczem. Z tego typu miejsca. Ale przynajmniej mamy jakieś info a propos kopalni, no. Bądź co bądź, nie jest pozytywne, bo się zawaliła, ale coś jest. Dobrze. Lecimy dalej. Ilość smoczych zębaczy po prostu w tej grze mnie rozpierdziela. Tu jest ich znowu chyba 5. Wiecie, co powinniśmy znaleźć w tej górniczej dolinie? Takiego wielkiego, smoczego zębacza. Ogromnego. Myślę, że to by było zarąbiste. Przynajmniej ja bym takiego chciała się z takim zmierzyć, ogólnie rzecz biorąc. Dobranoc, topielczyki. Dobra, tutaj w sumie też możemy już zrobić przyeksplorowanko. Ale się wpieprzyłam w tych orków. Dobra, krwiopica to tam... Nic takiego istotnego. Tutaj też orkowie byli. Ciebie to może zrobimy jednak tak, bo widzę, że lubisz mi płatać figle. Silny goblin. Tam orków też co nie miara. Tak naprawdę moglibyśmy stąd iść, ale ja bym chciała przeeksplorować. Tu jest jakaś jaskinia. Może tutaj coś być w tej jaskini na przykład. No, oczywiście nic nie ma. Tutaj kolejni orkowie. Możemy ich akurat tych jednych zostawić. Myślę, że pójdziemy dalej. Tutaj jestem ciekawa, co po drugiej stronie. Czy będą orkowie? Nie. Mamy jakiegoś łowcę smoków. Hej, koleś. Takie typy jak ty muszą uważać, gdzie idą. Tu wokoło aż roi się od orków i stworów. To tylko moja przestroga. Rozumiem. Co tu robicie? Też chciałbym to wiedzieć. Polowanie na smoki się skończyło, a my wciąż tu tkwimy. Ci cholerni orkowie są tego przyczyną. Coś jeszcze. Wszędzie to samo gówno. Dobra, no to smacznego czy coś? Masz coś do wypicia. I to coś musi być alkoholowe, abym w końcu uwolnił się od tego przeklętego bólu głowy. Kiedy dłuższy czas nie zwilżam gardła, czaszka mi pęka i wydaje się, że zaraz wybucznie. Weź do... Och, jaka ulga.
Teraz znowu mogę normalnie myśleć. Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz mnie czegoś nauczyć. Mógłbym cię nauczyć kilku rzeczy. Jestem najlepszym wojownikiem w promieniu setek mil. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi, dam ci zniżkę. To wyniesie cię 300 sztuk złota. W sumie to masz. Dobrze, trzymaj złoto. Muszę jeszcze poćwiczyć. No to chodźmy. No, tak myślałam, że mi to się nie przyda, ale w sumie mamy kupę kasy. Zobaczmy dalej, kto tu jest. Godar, Kjorn. Ej, podejdź tutaj. Jesteś zainteresowany niezbędnym ekwipunkiem. Mógłbym ci coś sprzedać za dobrą cenę. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, masz tarczę łowcy smoków. Całkiem dobrze wygląda. Średni pancerz łowcy smoków. Spoko rzecz, tylko że... przydałby nam się chyba bardziej ciężki pancerz niż średni. Nie wiem, czy mogę sobie ukraść ten kufer. Lewo, lewo, prawo. Aha, no dobra, no to widzę, naprawdę było warto. Jeszcze jedna osoba. Co? Co tu robicie? Usłyszeliśmy o polowaniu na smoki. Więc spakowaliśmy swoje rzeczy i przyszliśmy tutaj. Ale szczerze mówiąc, to smoki nic mnie nie obchodzą. Chcę tylko zarobić. A skoro smoki są martwe, to złota chyba też nie przybędzie. Gdyby ci głupi orkowie nie zajęli wszystkich przejść, to już dawno opuściłbym Górniczą Dolinę. Sądzisz, że smoki nie żyją? Wiem tylko o jednym smoku. Właśnie o tym, który znajdował się na bagnistym terenie. Ten jest martwy. O innych nic nie wiem. Podobno pozabijał je pewien typek, który tu ciągle latał jak stuknięty. Co to za koleś? No, zwykłe chłopisko. Ciekawski, o dużej twarzy. Skierował się prosto do mojej sakiewki. Nawet w więzieniu nie spotkałem tak aroganckich typków. I wiem, że mówię. Możesz mnie nauczyć polować. Żartujesz sobie. Dobra, z nimi nawet nie ma kwestii dialogowych, dajcie żyć. Tutaj możemy przeeksplorować. Tu już byliśmy, oczywiście nie zbierałam tego syfu. Wiecie co, zróbmy tak, że przeniesiemy się do naszego obozu w nowym obozie. Naszego obozu w nowym obozie, no tak. Tylko zmienię zbroję, chociaż w sumie ja od Hagena nic nie chcę. Bardziej chciałabym iść do Pata, a on chyba nie będzie mu przeszkadzać, że z nim gadam w tym stroju. Witam. Zobacz, co mam. Ach, to nie może być. Moja fajka. Gdzie ją znalazłeś? U Milesa. Miał ją w kieszeni. A to ci oszust. Ukradł ją przy grze w kości. Teraz jest jasne, dlaczego nie był zdenerwowany, kiedy przegrał tak dużo złota. Ale dzięki tobie mam ją z powrotem. Masz tu wynagrodzenie. 50 sztuk złota, jak się umawialiśmy. Co zamierzasz z tym zrobić? Powiesz paladynom, czy sam pociągniesz go do odpowiedzialności? Nie, to nic nie da. On i tak zaprzeczy wszystkiemu. Ha. Ale przy następnej grze w kości, to odpłacę się temu staremu oszustowi. No i dobrze. Teraz pytanie. Pod nową kopalnię, w sensie tą wolną, nie chciałabym chyba na razie iść. Ale moglibyśmy sprawdzić, co się dzieje na przykład w okolicy. To szczerze, to chyba z przełęczy już będzie lepiej. W sensie chciałabym iść w przeciwną stronę. Mianowicie tam, gdzie był klasztor zmiennokształtnych w Gotiku 1. Czyli już będziemy się pomału kierować w stronę palisady, no bo tak naprawdę tutaj już wszystko ogarnęliśmy. Na razie zamek zostaje tak, jak jest, czyli nie będziemy go ruszać, bo potem dostaniemy zadanie, żeby wybić tych orków wokół zamku, dlatego wydaje mi się, że nie ma sensu na razie robić tego teraz. I się przejmować tym, co się tam w ogóle odpierdziela.
A moglibyśmy zobaczyć inne miejsca na mapie. Chociaż widzę, że one są za palisadą, więc nie wiem, czy my się tak łatwo tam dostaniemy. Tak naprawdę. To się okaże dopiero chyba. Dobra, tam są topielce, ale już chyba mi nie będą potrzebne za bardzo. Ciekawi mnie, jak my to zrobimy z tą palisadą. W sumie trzeba by tam podejść i zobaczyć. Tutaj widzicie, mamy normalnie takie... O, to jest teraz otwarte właśnie, więc w sumie mamy tam dostęp teraz. To całkiem dobrze. Fajnie, że taki smoczy zębacz mi praktycznie nic nie robi jednak. Dobra, będziemy próbowali tam iść. Przez palisadę właśnie. Czyli tędy. No orków jest troszkę, ale nie jakoś bardzo wiele. Chyba. Chociaż no, powiedziałam to przed chwilą, a jak widać... Ja się utopiłam, czy co? Okej, dzień dobry. Oni tutaj nie wejdą, czy wejdą tu? Wejdą tu. Ajajaj. Upsi. Upsi dupsi. Chyba jednak powinnam wybrać bardziej konwencjonalną. Znaczy, to jest konwencjonalna ścieżka. Dlaczego tu pada śnieg w tym miejscu? To jest trochę nielogiczne z pewnego punktu widzenia. Tam jest drzewiec. O ja pierdzielę. Serio, nawet tutaj je wpieprzyli je w takie miejsce głupie. Krwiopijce może najpierw. Stary drzewiec. No siema. I to nawet nie jeden jeszcze do tego wszystkiego. Tylko dwa. Ła! Ale dostałam luja. To bolało bardzo. Jeszcze mi brakuje dodatkowych potworów utrudniających mi życie. Dlaczego tu pada śnieg? On nie ma prawa tu padać. Siema, wargu. Aha, dobra. Czy przez palisadę najpierw przechodzić, czy jednak zająć się tymi smokami? W teorii dobrze by było te smoki najpierw ogarnąć, dlatego że to jest quest, który nam pozwoli po wykonaniu go dopiero ruszyć dalej tutaj w ogóle jakieś wątki, nawet zadania poboczne, bo karczmarz będzie miał dla nas więcej zadań, no ale na razie one są niedostępne przez to, że właśnie nie odkryliśmy smoków. Więc w sumie wypadałoby ten moment wykorzystać i spróbować się udać do miejsc, gdzie były smoki. Dwa znaleźliśmy w poprzednim odcinku, prawda? Tego lodowego. No trzeba iść albo do miejsca, gdzie był Feomatar, tylko tam jest... Sami widzieliście, jaka miazga. Albo iść. No w ogóle nieładnie jest po prostu. Tu jest, widzę, orków tyle samo, kurna, co było. Bezimienny się w ogóle nie postarał. A tak serio, to wypuścili zza bariery tyle samo orków, co wcześniej było. Ale oni biją nieźle, mimo że to są ci tacy, nie wiem, zwykli.
Znaczy, w sumie była mowa, że za palisadą są orkowie tacy bardziej silni, no ale jednak się spodziewałam czegoś prostszego tutaj w tym miejscu. Tu też są orkowie i tu też wypadałoby zajrzeć. Nie, wiecie co? Olewamy. Biegniemy po prostu. Bo właśnie jest dostęp do cmentarzyska orków, jakbyście się zastanawiali. I tam też będziemy musieli się udać. Ale tu się miazga zrobiła. Dobra, orkowie już mnie na szczęście nie śledzą, także na razie sobie olejemy ich. Może się uda nam dostać do... No stoją mędy tam. Stoi śmieć pieprzony. Kurwa, no mogę przejść najpierw tam do tego typa. Teraz już nie ma sensu. Chciałam łucznika najpierw. Łucznika. Podejdziesz tu? Podejdziesz, dobra. Co prawda nie sam, ale... Możesz go bić tą bronią. To jest dramat, że ich tutaj jest aż tak dużo. Tutaj może się uda ich... No uda się. Ale ja też dostaję. Okej. Znaczy w sumie... Ten jak na złość... No ja go... Zanim ja go wystrzelam, to on wystrzela mnie. Kurde, najlepsza broń, którą da się strzelać i tak jest słaba. Padł razem ze mną? Tak, no przecież. O Boże, spróbujcie cokolwiek zrobić. Powodzenia. Ja wam powiem, że w takich momentach po prostu lubię pobiec i zobaczyć, co się dzieje dalej. No chyba pogięło. Pogięło kogoś. Jeszcze golemy kryształowe se wymyślili w tym miejscu. Pogięło. 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 Pogięło tę grę. No pogięło. No chyba pogięło. Znaczy, to co zrobiłam jest w miarę... Kurna, jak się tu wyżej wchodziło? Ja pierdzie, nie tędy! Ała. Jak to nie tędy? Przecież były chyba drabiny. Czy nie było drabin? A jak widzicie, tam jest miazga. Jedna wielka. I nie wiem, kto to w tej grze wymyślił, żeby tyle przeciwników dawać w jednym miejscu. A ja nawet nie mam za bardzo jak punktów sobie wydać, żeby mi było prościej jakkolwiek w życiu. Czajcie ten ból?
Przecież to jest dramat. Tutaj w teorii da się przejść, ale to naprawdę w teorii, praktycznie raczej nie. Jednak orkowie nie brzmią aż tak źle, tylko wiecie, no wbijanie tych punktów nic nie daje aktualnie. Wiecie, to nie jest tak, że możemy się dokoksić i jest nagle fajnie. Ciekawi mnie, co się na cmentarzysku dzieje. Powinienem tu przyjść później. Dzięki, gro. Dzięki, zbagowałam się. Czyli widzicie, są miejsca, gdzie gra mnie nie chce. Podejrzewam, że za palisadą też mnie nie chcą, więc dlatego tam chyba na razie nie przejdziemy. Trzeba się zająć szukaniem smoków. I ewentualnie orkami z tych okolic. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, żebyśmy mieli... Wiecie co, no... lepsze, nie wiem, statystyki jakoś? Ale wydaje mi się, że będzie ciężko i będzie to raczej niewykonalne. Trzeba będzie chyba postawić na zbieranie w grupki. Gorsze jest to, że oni nie atakują w ten taki fajowy sposób jak orkowie wojownicy. Tylko oni leją z grubej rury. To jest dramat przecież. Dajcie spokój. Tutaj nawet lewo-prawo nie pomoże. Wiecie, ono działa teraz, ale zaraz nie będzie mi działać. Potraficie w drzewo? No właśnie nie potraficie i to mi ratuje dupę. Brawo. Nie da się legalnie, to taktyką. To czterech orków pod drzewo i jedziemy. No i dobra. Tak też można, kurde, robić rozróbę. Podejdziesz tu? Okej, dwa też mogą iść, żaden problem. I tak będziemy mieli miejsca te, żeby wiecie, trzeba będzie tutaj tak tych orków pozabijać i tak, więc w sumie dlaczego by tego nie zrobić teraz? Tu jest szaman. I też miał tchnienie śmierci. Ale na szczęście tutaj nie ma aż takiego kłopotu. Dawaj. Okej, pięknie. Kuferek. Jakieś pierdółki. Okej, da się tutaj wejść, tylko trzeba naprawdę umiejętnie. Widzę, że wychodzenie jest prostsze od wchodzenia. Tak też bywa. Moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, bo szczerze mówiąc nie wiem, co teraz zrobić za bardzo dalej. Z tym wszystkim. Spodziewałam się, że będzie nam tutaj prościej, bo nie oszukujmy się, ale te świątynie Beliara poszły bardzo gładko na przykład. Więc spodziewałam się podobnego efektu tutaj, a tu jest tyle przeciwników narąbane, że będzie naprawdę z tym problem. I wydaje mi się, że tak łatwo się do tych smoków wcale nie dostanę. Bo tutaj mamy dwóch przeciwników, tam dalej jest ich jeszcze więcej i tam w jednym miejscu jest ich troje w ogóle.
w jednym miejscu. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo by nam pomogła fala lodu. Powiedzcie mi, czy fala lodu jest na piąty czy na szósty krąg, bo to też jest bardzo istotne z mojego punktu widzenia. Tutaj będzie akurat git, bo... z tymi w sumie nie będzie takiego kłopotu. Problem jest taki, że oni też dosyć szybko właśnie te ciosy wyprowadzają, tak jak i ja. Spróbujemy troszeczkę podejść tutaj. Może ten jeden będzie do mnie strzelał, ale myślę, że jak zrobimy tak, to powinno być dosyć dobrze. Widzicie, oni dosyć dobrze się bronią, więc niektóre rzeczy po prostu nie sprawdzą się. Czasami nawet lepiej to W wyprowadzać niż te na boki. Dobrze, no ale widzę, że nam to jakoś tutaj idzie w tym miejscu, także możemy spróbować sobie podejść. Chociaż kawałek. Dobra, zaraz najwyżej się wyleczymy. Najgorsze jest to, wiecie, te punkty nauki. Ja nie mogę ich wydać w nic. Niedobrze, będzie strzelał. Tutaj też niedobrze, bo przyszło dwóch. Chociaż jakoś sobie poradzimy chyba z dwoma. Oni mają tę taką aurę swoją ciemności. Dobra, troszkę się wyciszyłam i idzie nam to jakoś, także możemy spróbować jeszcze tutaj podejść i zobaczyć, co tutaj jest dalej. Oni bardzo okupują ten teren, jakby tutaj miało być coś naprawdę przydatnego, a wydaje mi się, że nie ma. Ale to tak w sumie w ramach takiej... bo ja wiem, ciekawostki chociażby, możemy tu przyjść i zobaczyć, co tutaj jest w ogóle. Pierścień energii życiowej, no to nie będzie pewnie nic specjalnego. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Zaraz sobie zobaczymy ten pierścionek, no ale wydaje mi się, że to będzie taki 20+. No właśnie, 20+. Przydałby nam się set uzdrowiciela, bo on by bardzo ładnie nam podniósł życie, ale nie ma chyba tutaj w tym modzie setu uzdrowiciela. Ciekawi mnie. Ogólnie robi się ciemno, więc wybaczcie. Miałam kończyć film, ale jeszcze się zdobyłam na odwagę, żeby tutaj dokończyć sprawę. No nie ma, tutaj jest niestety droga przerwana, chociaż możemy sobie tam chyba doskoczyć na drugą stronę. Jeszcze mamy kryształowego golema. Okej, który dosyć był, nawet bym powiedziała, wymagający. Zobaczmy, gra mi coś podaruje fajnego? Raczej nie. Okej, tam już tylko topielce. W sumie podejść sobie od tamtej strony też nie byłoby głupio, wiecie? Nawet wam powiem. Dobrze, wykorzystajmy to miejsce, żeby użyć śpiworu, bo się naprawdę już zaczyna robić poważnie ciemno. W kolejnym odcinku spróbujemy się dostać do kamiennego smoka. Tam widzieliście, że w fortecy jest dramat, ale może się uda. Zobaczymy. Odpocznij do następnego rana. Mój śpiwór jest? Jest. Nie spadł na szczęście. Wiecie, bo moglibyśmy tam tędy sobie podejść w sumie. Wiecie, co jeszcze na szybko zrobimy? Sprawdzimy, jak tam wygląda kwestia właśnie podejścia. Bo tędy jesteśmy w stanie chyba wejść. No tutaj się dało wejść, no właśnie.
Tu jest ich dosyć dużo. Wiecie co, jestem ciekawa, jak tam wygląda sprawa. Tu się golem rozwala. O Boże, nie! Cholera, chciałam to tak ładnie zrobić. Niestety mi się to nie uda mi się to już. To jest taki młyn. Chciałam zobaczyć, czy tam na górze też jest tyle tych wojowników na przykład i jak w ogóle tam wygląda leże tego smoka, ale źle trafiłam sobie w bar. Kurwa, no. Ja pierdzielę, no bez przyspieszenia. Trzeba to zrobić, bo z przyspieszeniem to ja tego nie zrobię. Chociaż się mniej stresuję, kiedy mam włączone to przyspieszenie, ale w tym wypadku trzeba spróbować tam wejść po prostu bez. Chyba nic mnie już nie goni w ogóle. Tu jest golem, błagam, tylko mnie nie kopaj. Okej, są jeszcze szczuroczłeki. Cholera. Ja chcę tylko zerknąć, wiecie, jak to wygląda. O Boże. Co tu się dzieje w ogóle? Pilnują sobie ciała, zobaczcie, jak pilnują. Tu jeszcze jakiś gościu jest z tchnieniem. Ja nawet nie wiem, kto to rzuca. To był jaszczuroczłekowy ten? Czy mi się śniło? Wiecie co, ja jestem w stanie to nawet przeżyć, chyba że dostanę od golema lepę. To nie. Bo ja nawet nie wiem, czy jest sens, wiecie, to bić po prostu. Możemy sobie pozerkać, jak ta górnicza dolina wygląda i to po prostu tyle by było w temacie, bo jak ja widzę ilość przeciwników w tych miejscach, to to nie jest w ogóle niczego warte. Dajcie znać, czy chcecie, żebym ja tam wchodziła i wybijała te potwory, bo mi się wydaje, że to nie ma najmniejszego sensu, no. Możemy sobie tak pobiegać po tej górniczej dolinie i tyle, ale żeby wybijać wszystko co do cna. Te miejsca się też dużo jakoś bardzo nie zmieniły, no nie wiadomo, że jak będziemy przy wolnej kopalni, to będzie wypadało tam zerknąć na więcej spraw. No ale na przykład w takich miejscach, to ja nie wiem. Tutaj jesteśmy, moglibyśmy zerknąć, co tam się dzieje w sumie. Tutaj Fajet niestety nie żyje, jest kufer zbagowany w ścianie. Są skrzynie z rudą, których nie mogę wziąć. Tak naprawdę nic tutaj już ciekawego nie ma. Serio, poważnie, dajcie mi znać, czy chcecie, żebyśmy tam przyeksplorowali tak, że ja sobie wybiję to wszystko, tam na spokojnie sobie staniemy, zobaczymy, co tam się dzieje, bo mi się wydaje, że to się z celem minie. Kompletnie. Szczególnie, że raczej Górniczą Dolinę znamy z Gothica 2, z Gothica 2 Noc Kruka, więc wydaje mi się, że chyba nie ma sensu tam eksploracji przeprowadzać jakiegoś wielkiego lotu. W ogóle tam wydaje mi się, że nic ciekawego nie będzie, oprócz tego, że smok leżał na środku. Zresztą tak jak widzieliśmy przy legowisku bagiennego smoka czy lodowego, nie było tam kompletnie nic. Jesteśmy, moi drodzy, przy wejściu do Miasta Orków i w sumie możemy tutaj zakończyć. W kolejnym odcinku będę chciała do tego kamiennego się dostać. Tylko tam już będzie trudniej, bo tam, żeby się dostać na samą górę fortecy, to jednak trzeba się wrogami zająć. Więc zobaczymy, jaka będzie Wasza decyzja w sprawie tej okolicy, na przykład Feomatara. Wydaje mi się, że to jest bez sensu, żeby to wybijać. I skupimy się na ważniejszych sprawach, czyli na przykład na zadaniach, które mamy. Mam zadanie, żeby znaleźć smoki, a nie żeby wybijać całe wszystko, co się tam w okolicy znajduje, więc wydaje mi się, że nie ma sensu. A w kolejnym spróbujemy znaleźć smoka kamiennego właśnie w górskiej fortecy. Trzeba będzie się tam wrócić. Myślę, że to zrobię poza odcinkiem już i się spotkamy tam w okolicy. I będziemy próbować jakoś się na samą górę tej fortecy przebić. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się.
Lecę montować dla Was ten film. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o kwestii wybijania tych mobów. Wydaje mi się, że nie ma sensu, szczególnie, że i tak nie mamy na co wydawać punktów, więc farmienie za wszelką cenę raczej tutaj jest bez sensu na tym etapie gry. No i co? Dzięki Wam jeszcze raz i cześć!